Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dziś zapraszam Was na wspólne wiosenne porządki i przesadzanie roślin. Zapraszam Was serdecznie. Kochani, tak jak wspomniałam na początku, chciałam Was dzisiaj zaprosić do wspólnego przesadzania roślin. Zgromadziłam całą masę okazów, które zdecydowanie wymagały mojej interwencji, więc ich stan czasami na początku, przed tym, nim się nimi zaopiekowałam, nie jest zbyt zachwycający. Ta zima była bardzo trudna i wiele roślin, widzę, mocno tą zimę odczuło, co niestety po nich widać, natomiast mam nadzieję, że teraz te zabiegi pielęgnacyjne na start, zwiększona ilość światła, słońca i cały ten sezon wegetacyjny, który już powoli, mam wrażenie, rusza wszystko, że to wszystko razem spowoduje, że te rośliny wrócą do dobrego stanu i będą zachwycały i cieszyły oczy. Także zapraszam Was na wspólne prace porządkowe. Tutaj będzie prawdziwa ziemia, prawdziwy brud, prawdziwe suszone liście, które gdzieś trzeba będzie pousuwać. Będzie dużo cięcia, dużo przesadzania, także trzeba zakasać rękawy i bierzemy się do pracy. Tak jak kochani powiedziałam na wstępie, mam przed sobą na stole ogromny bałagan różnych roślin, z którymi przyszło się czas rozprawić, także będę sobie przy okazji z Wami robiła właśnie takie moje porządki, tutaj bez skrupułów, dlatego nawet kolegi nie wyczyściłam. Asparagus falcatus skórzony walczył z przędziorkiem, więc skończy teraz jako taka pusta doniczka. Mam tu kilka takich roślin, które wymagają takiego solidnego przeczyszczenia przed wiosną, także robimy takie wiosenne porządki. Niestety ta zima była bardzo trudna dla moich roślin. Część z Was podpytywała o to, co robić zimą. Odpowiem Ci przy okazji na kilka pytań, które się pojawiło do odcinka Q&A, bo wydaje mi się, że nie wszystko jest... to sobie zerkniemy w korzenie. Okej. No nie wygląda to źle. Ona ma takie też bulwy, takie pomiędzy korzeniami. Jak widać, mają się nieźle, także wracę z powrotem. Niech sobie tutaj odrośnie na nowo. Jeszcze raz go profilaktycznie zleję chemią. Jak widać, ta część uschnęła całkowicie i nowa część rośliny wyrosła obok. Te wszystkie suszki postaram się pousuwać. Niech zaczyna na wiosnę na nowo całkowicie. Czasami tak mi się wydaje, jest lepiej, zamiast liczyć na to, że to się jakoś magicznie odbuduje i wszystko wróci do normy, to po prostu jest takie mocne cięcie i zaczynamy całkowicie od zera. Okej, no to powiedzmy, pierwsza roślina zaopiekowana, będzie wyglądać tragicznie, ale czasem lepiej w ten sposób. Czyli doniczka numer jeden, tutaj drugi. W ogóle to się mocno zastanawiałam, czy ich nie posadzić razem, ale jakoś nie wpadłam na to, do której doniczki miałabym ich powkładać. I cóż mogę tutaj zrobić? Prawdę mówiąc, będzie to bardzo może trudne do zrozumienia, ale też tniemy wszystko. Te liście nie wyglądają tak źle w kamerze, jak sobie patrzę teraz w podgląd, natomiast wyglądają tragicznie na żywo, ponieważ są intensywnie zgryzione przez przędziorka i po prostu bardzo źle to wygląda. Bardzo źle to wygląda, ta roślina to mocno odchorowała. Tutaj są jeszcze jakieś suche listki też, które opadały, więc tą wierzchnią warstwę sobie tak lekko usunę. No i można powiedzieć, że szybko poszło. I jeszcze mamy trzeciego, żeby zamknąć temat asparagusa falcatusa. Ten nawet ma jakieś takie nowe przyrosty, także on właśnie się zbiera do tego, że chce rosnąć, także obcinamy wszystko. Obcinamy wszystko, taka jest moja decyzja, moje rośliny. Nieraz tak robiłam i wiem, że ta polityka naprawdę to się sprawdza. To się sprawdza, także mamy trzecią doniczkę gołą. Teraz będzie mi dużo łatwiej ogarnąć ten temat ewentualnie potencjalnego jakiegoś tam powracającego przędziorka bardziej niż z tymi starymi fragmentami. Dobra, czyli pierwszy temat zamknięty i teraz będzie duża roślina. Teraz będzie szaflera, która też była przez przędziorka
No, solidnie. Solidnie zjedzona. Także zacznę od usuwania takich szeleszczących, suchych jakichś fragmentów. I dzisiaj przy okazji chciałam Wam odpowiedzieć na pytania, które zadaliście jako do odcinka Q&A. Padło pytanie, jak sobie radzę z roślinami zimą? I z dzisiejszego odcinka można byłoby wywnioskować, że chyba sobie nie bardzo radzę. Mam wrażenie, że jakkolwiek ustawię tą kamerę, to chyba i tak nie do końca widać. Także zaraz zmienimy kadr, ale w międzyczasie usuniemy. Te liście ponownie. No może w kamerze to nie wygląda tak źle, natomiast roślina wygląda fatalnie i ja robię absolutną czystkę z tych starych liści. Dużo roślin niestety przechodziło rozmaite plagi przez okres zimowy. Dlatego teraz trzeba się tym zająć. Nie doświetlam, więc być może to jest przyczyna. Może powinnam się zainteresować doświetlaniem. Jakoś specjalnie nie chciałam tego nigdy robić. No ale po tym roku stwierdzam, że tego słońca, tego światła zimą mamy naprawdę tak malutko, że jest mega ciężko i rośliny naprawdę chorowały. Były plagi przędziorka niestety, pomimo tego, że nie mamy problemu z wilgotnością powietrza. Monitorujemy to, mamy higrometry rozstawione i wilgotność jest w porządku. Nie mieszkam też w bloku. Wiem, że w blokach często jest bardzo niska ta wilgotność powietrza, że to często tam te 40% i trudno często mieć więcej. Tak, więc zima była ciężka, zanotowałam rozmaite straty, były choroby i cieszę się, że wiosna coraz bliżej. Zostawimy takiego patyczka. No i ponownie uważam, że lepiej i lepiej zostawić takiego patyczka i niech on puszcza nowe liście, które będą zdrowe. Specyficzny bardzo zapach ma ta szeflera. Kojarzy mi się z takim zapachem, jak na dworze się bawiliśmy jako dzieci, jakieś takie chwasty, jak się zrywało, także taki zapach chwastów teraz. Dobra, no to mamy załatwiony ten temat. Z czasem, jak one obeschną, to jeszcze tak dorwę te fragmenty, tylko nie chcę za bardzo rośliny uszkodzić, więc odcięłam liście, czy urwałam. Reszta przeschnie i wrócę wtedy, żeby to usunąć. I tak wydaje mi się, że kolejną doniczkę mamy. Kolejny zawodnik też jest bardzo duży, ale w pierwszej kolejności chciałam się zająć tymi roślinami, które chorowały. Tutaj jest taka sadzoneczka monstery, więc sobie ją ułożę, ale wygląda ten pokrój tragicznie, więc robimy też takie, można powiedzieć, wiosenne ostre cięcie. Tutaj sprawdzamy liście. Ten liść wygląda w porządku. Okej, no i teraz mamy tam duży pęd. I tutaj niestety widzę, że też jest taki rudawy nalot, podobny jak na tym nieszczęsnym filodendronie squamiferum. Dlatego te liście też wszystkie usuwam. I nowy liść tak samo niestety do obcięcia. Natomiast w przypadku tego nowego liścia zostawiam ten ogonek, ponieważ z niego nam wyjdzie nowy listek, także to będzie do ukorzenienia podobnego. I kolejny listek też odrywam. I co widzimy? No niestety. Też chory, także dzisiaj jest takie, można powiedzieć, roślinny szpital trochę. No ale takie niestety dni też trzeba zrobić i się zająć tymi roślinami. Została pusta doniczka, więc sobie tutaj dołożymy te, tym bardziej, że one też wszystkie zostaną teraz zabezpieczone jeszcze tymi środkami nieszczęsne na te wszystkie przędziory, na grzyba, na wszystko. Także te odkładam. Kolejna jest paprotka, zanoktica. Były trzy i była to taka bardzo ładna, duża donica, której było bardzo zielono, ale niestety pozostała tylko jedna. No i wygląda to idiotycznie na chwilę obecną, więc czas się pozbyć tych zeschniętych, bo nie mam już w ogóle tutaj złudzenia, że one już całkowicie
obumarły i już nic z tego nie będzie. Dobra, cały susz ogarnięty, więc jeszcze tylko te końcóweczki sobie poprzycinam, które poprzysychały, bo chyba tak będzie to trochę lepiej wyglądało. Okej, no to teraz tutaj jest nasz mały gagatek. No i trzeba go będzie posadzić osobno, skoro stracił kolegów. To damy mu odrębną doniczkę. Okej, tu znalazłam taką rozsadę. Używam takich zwykłych spinek do włosów. Brazila, więc sobie tą... Nie wszystkie sezonki się ukorzeniły, więc jest za dużo ta donica. Jego sobie wyciągniemy. No i wsadzimy sobie tutaj tą zanokcicę. Tak, padło pytanie też, ile mam roślin, więc powiem Wam szczerze, że nie liczyłam i nie liczę. I nawet mi się nie chce liczyć. Miałam taki moment z półtora roku temu, dwa lata temu, gdzie policzyłam rośliny i było ich ponad 100, chyba 110 czy 115. Oczywiście od tego czasu mnóstwo się zmieniło. Części roślin się pozbyłam. Miałam też taki moment, że bardzo dużo roślin sprzedawałam, rozdawałam, wyrzucałam. Bardzo lubię w moich mieszankach, żeby dawać też korę. Bardzo fajnie się spisuje. I sporo keramzytu. Sporo keramzytu. Keramzyt też jest bardzo, bardzo fajnym dodatkiem. Tak jak Wam przybliżę, to też widać, że jest spora domieszka piasku. Także taka bardzo przepuszczalna mieszanka. A z drugiej strony są też elementy, które trochę tej wilgoci potrafią dłużej utrzymywać, także... Okej, no to nie wygląda tak pięknie, jak wyglądała kiedyś ta donica, jak te trzy zanokcice były razem, ale mam nadzieję, że chociaż te uda mi się jakoś udobruchać i utrzymać przy życiu. Dobrze by było. No a tutaj taki... Nie za duży ten brazilek. Ten drugi to już w ogóle jakieś korzonki ma, ale jest malutki. Ja sobie odłożę na bok, bo w sumie, tak jak sobie myślę, u góry mam takiego jednego brazila, z którym mogłabym to razem gdzieś połączyć. Więc to sobie chyba poczekam. Także nie liczę, bo ja też nie mam na przykład jakiejś takiej wizji, że chcę mieć konkretną liczbę roślin czy coś takiego. Po prostu raczej staram się po prostu mieć takie rośliny i tyle roślin, żeby no było mi z tym przyjemnie. A ostatnio znowu czuję taki moment zmęczenia, który właśnie podobny miałam już jakiś czas temu, że jest tych roślin za dużo, że te rośliny marnieją, chorują, trochę jestem zmęczona tym wszystkim. No i myślę właśnie, że czas na podobną będzie ruch jak wtedy. No widać, że mieszanka taka bardzo, bardzo przepuszczalna. To jest moja własna, także perlit, trochę keramzytu, kora, trochę włókna kokosowego, ale właśnie chyba za długo chyba nie podlałam tego epipremnu. Natomiast mam nadzieję, że się jeszcze tak jakoś krytycznie na mnie nie obrazi i że jeszcze się podniesie, bo ono jest z tych takich wytrwałych zawodników, no gdzieś musiało mieć jakieś gorsze miejsce, natomiast mam tutaj więcej takich jakichś biednych sadzonek, więc wyciągniemy też tą. No widać, że się coś tam nawet poukorzeniało, tutaj trochę ziemia popleśniała, więc tą ziemię odłożymy na bok. Jej nie chcemy. Co my tu mamy jeszcze dobrego dalej? Także nie wiem, ile mam roślin i naprawdę nigdy nie mam takiego myślenia o tym, że mam za mało, czy że mam... Jeżeli mam za dużo, to bardziej stwierdzam, że to bardziej jest kwestia tego, że no właśnie jestem zmęczona tym, co się z nimi dzieje. Tu też mamy taką sadzonkę. To sobie jeszcze ją też to poczyszczamy. Sporo tych suchych liści, bo właśnie tak to się kończy. To jest w ogóle bardzo wdzięczne epipremnum. To jest epipremnum Jade. Ono jest w pełni zielone. Bardzo je lubię. Takie w sumie najzwyklejsze, najprostsze.
bardzo ładne. Narobiłam sobie z tego właśnie sadzonek. Jakieś widzę się nie przyjęłam, więc trudno. Ale generalnie to ono się bardzo łatwo ukorzenia. Wiem, że teraz wszyscy ukorzeniają w wodzie w większości, natomiast no można to w sumie zrobić tak, jak ja tutaj zrobiłam, czyli po prostu poprzez umieszczenie tych sadzonek w podłożu i jak widać też się ukorzeniło bardzo, bardzo ładnie. Może do tej? No, to będzie ziemia na całej podłodze. A może na tej posadzimy to, do tej donicy. No więc sobie trochę tak pomieszamy różne, różne składniki. Tutaj jest taki podłożą, jakiś listek suchy. Głównie podłoże takie widzę kokosowe, trochę perlitu, trochę piasku. Tutaj mam jeszcze trochę tego takiego włókna kokosowego i perlit, a pod spodem jak się dogrzebie, to też jeszcze było trochę ceramisu i keramzytu. Także sobie coś tutaj wymiksujemy, zaraz jakiś taki dosyć przyjemny miksik. A tutaj mam jeszcze dużo keramzytu i wszystko się sypie. I trochę podłoża z zielonego parapetu resztka. Może weźmiemy taki miks wymiksujemy. Jeszcze troszkę perlitu więcej. Z tymi bigosami to właśnie tak to jest jak w gotowaniu. To jedni lubią się trzymać ścisłych jakichś proporcji i lubią mieć napisane dokładnie ile gram tego produktu, ile tego. Inni trochę tak bardziej jakoś miarowo na szklanki na przykład gdzieś operują. A ja muszę przyznać, że ja lubię gotować na oko i ten mój właśnie bigosik dla roślin to też jest taki właśnie na oko wymieszany. Myślę, że to już jest całkiem fajne. Jestem ciekawa, jakie wy robicie podłoże. Czy kupujecie gotowe, czy sami mieszacie, czy właśnie macie jakąś swoją stałą mieszankę, czy trochę tak się dajecie ponieść na co wam tam gdzieś właśnie w danej chwili pod rękę bardziej wskoczy. No ja gdzieś wychodzę z założenia, że nie ma dwóch takich samych bigosów. Chociaż te dwa są mocno gdzieś podobne, ale nawet pomiędzy tymi dwoma pojemnikami na pewno będzie różnica. Nieznaczna, ale jakaś tam na pewno różnica będzie. Ok. Wymienimy to podłoże. Na sam dół poszła warstwa głównie keramzytu, ale jak się tam trochę znalazło podłoża, to też nie wyrzucam, bo to się i tak wszystko wymiesza docelowo. Keramzyt też blokuje te odpływowe fragmenty. No i możemy tutaj zacząć przesadzać. Czy jeszcze? Aha, ja tu mam jeszcze tak jeden. To wszystko sadzimy do jednego, bo ja już naprawdę mam za dużo doniczek. Mam za dużo doniczek i nie zamierzam tego tak utrzymywać. A ziemia jest sucha i widać, że się naprawdę mega lekko osypuje. Mega lekko osypuje, chociaż korzenie są dosyć długie i roślina jest dobrze przekorzeniona, to te korzenie po prostu, ta mieszanka właśnie jest taka mocno napowietrzona i dużo jest takich właśnie przestrzeni pomiędzy, więc to nie było takie super właśnie zbite, ale właśnie wilgoć wszędzie tam do tych korzeni może dochodzić. Aha, to mi jedno wypadło. Musimy kolegę tutaj dołożyć do innych. No i mam nadzieję, że jak teraz to podleję, to się wszystko ładnie, jak Feniks z popiołu po prostu odrodzi, bo Epiprem na szczęście jest no mega wdzięczny pod tym względem, że no dużo właśnie wybacza.
Dlatego bardzo lubię te rośliny, bardzo lubię epipremno. Jak obraz nędzy i rozpaczy, ale jest. Udało się, mamy kolejną donicę ogarniętą. Tu już się wszystko wysypuje z każdej strony. No i tutaj zrobimy sobie przegląd tego. Zrobimy sobie przegląd tego. To jest Scandens, Philodendron Scandens, taki zwykły, zwykły zielony. Natomiast też ma bardzo te liście takie brzydkie i mi się nie podobają, muszę przyznać. Jest to pewnie moja wina, ale nie będziemy sobie wypominać, tylko po prostu się tym trzeba zająć i liczyć na to właśnie, że przychodzi wiosna i wszystko teraz na nowo ruszy i będzie zieloniutkie. Podjęłam decyzję, żeby dużo liści poobcinać, ponieważ widzę na nich taką poświatę lekko jakby rdzawą powiedzieć i biorąc pod uwagę moje bardzo złe doświadczenia, co tam się podziało na tych innych moich filodendronach, na moim filodendronie właśnie tym komiferum, który Wam pokazywałam. Strasznie się tu kręcą te wszystkie tam, więc postanowiłam to po prostu pousuwać. No i zobaczymy. Zobaczymy, co życie przyniesie. Najwyżej po prostu je wyrzucę, jeżeli taka jest, taka będzie konieczność. No zostają takie puste, puste pędy, ale trudno, ale trudno. Pousuwam, powyrzucam, przeleję jeszcze wszystko chemią i zobaczymy, a jak nie, to po prostu je wyrzucę i kupię coś nowego. No widzę, że natomiast ten topsin dobrze robi tym roślinom. Pytaliście też ostatnio na czacie o aktualizację niektórych roślin, więc nagram też taki odcinek, tylko no po prostu przy kolejnej okazji, bo dzisiaj stwierdziłam, że chcę trochę zrobić taki porządki, w sensie i tak miałam taką potrzebę, więc stwierdziłam, że nagram z tego film. Kto ma ochotę na taki report sobie zobaczyć, to zapraszam, a kto woli inne odcinki, to się z nim zobaczę przy następnej okazji. A przy okazji właśnie chciałam na te niektóre pytania podpowiadać. I padło też pytanie, kiedy się zaczęła moja zielona pasja. Także moja zielona pasja zaczęła się przed COVID-em. Ja jestem z tych takich, można powiedzieć, oryginalnych zielonych ludzi przedcovidowych, bo bardzo dużo osób właśnie w czasie pandemii dopiero się zainteresowało roślinami. Ja muszę przyznać, że dla mnie to było już wcześniej zdecydowanie spora pasja. Bardzo lubiłam przede wszystkim rozmnażanie roślin. To było zawsze coś, co mnie bardzo interesowało. Coś, co lubiłam robić. No o, i takie chude, puste pędy. No ale trudno. Ale trudno. Zobaczymy, jak szybko się odbuduje. No to jest Scandens, więc liczę na to, że szybciutko. Jakieś tam te małe zostawiłam, bo małe wyglądają na bardzo zdrowe. A no tych starych po prostu nie chcę ryzykować, bo chociaż je podlałam wszystkie i nie widzę właśnie, żeby na tych nowych liściach się cokolwiek pojawiało, to nie chcę, żeby z tych starych potencjalnie coś mogło infekować dalej, bo nie chcę, żeby te choroby w nieskończoność trwały, tylko właśnie chcę to tak odciąć mocnym ruchem. Także mamy kolejną doniczkę. Mamy kolejną doniczkę gotową. Ok, czyli co my tutaj teraz mamy? Aha, no to mogę znowu przeczyścić stanowisko i zajmiemy się kolejnymi roślinami. Na Instagramie też pytaliście o pytania do właśnie Q&A i padło pytanie, czy mam trzy krotki, więc mam trzy krotki, to jest jedna z nich. No i wygląda tak jak na załączonym obrazku. Jest powyciągana, nie wygląda za dobrze, część liści właśnie się poprzysuszała i czas się nią zaopiekować, natomiast muszę przyznać, że nie mam chyba dużej miłości do trzykrotek, ponieważ właśnie one są z tych roślin, które wymagają bardzo częstego odmładzania i chyba nie mam na to ostatnio ochoty. To może być plus i minus, to jest po prostu taka cecha tej rośliny, że ona po pewnym czasie po prostu zaczyna wyglądać źle i trzeba ją ciąć i ciąć i jeszcze raz ciąć. Ona się świetnie ukorzenia, to jest natomiast właśnie idealna roślina do tego, żeby zacząć swoją przygodę z ukorzenianiem, jak ktoś
jeszcze tego nie próbował, to zdecydowanie trzykrotka to jest coś, co naprawdę włożycie do szklanki z wodą, do jakiegoś słoika i po kilku dniach nawet potrafi już wypuścić korzenie. Natomiast właśnie potem kończymy z takimi średnio wyglądającymi pędami i już nawet nie wiem, jak to chwycić, bo jest taka plątanina. One się zrobiły takie długie i się zrobiły takie brzydkie, a w sumie stała blisko okna. To w ogóle nie wiem, co leżało tylko na tej roślinie. Trudno już powiedzieć, co tu się podziało. No takie są, tak wygląda ładnie trzykrotka, ale właśnie potem tak się wyciąga i to trzeba... No nie wiem, ja powiem szczerze, właśnie część roślin mam takich, które przestałam lubić i trzykrotki chyba do takich trochę należą, bo to nie jest roślina, którą jak raz posadzicie, będziecie dbać, to będziecie, nie wiem, przez 20 lat na przykład będzie dobrze wyglądała. O to, co to na pewno nie. A ludzie mają na przykład filodendrony w domu, które dobrze pamiętam jeszcze pierwotną modę na filodendrony i sobie tak rosną. I mają się dobrze, bo one na przykład właśnie nie wymagają takiego ciągłego odmładzania, ciągłego przycinania. Oczywiście można to robić, ale nie trzeba. No a w przypadku trzykrotki wydaje mi się, że to jest po prostu nieuniknione. No i nie wiem, może z czasem się po prostu ich pozbędę. Na razie dam im jeszcze trochę mojej uwagi, dam im jeszcze trochę mojej miłości. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast no, muszę to poprzycinać, bo... Takie właśnie pędy zabiedzono. No z plusów jest to, że można ją szybko ukorzenić, można ją szybko tak jakby odbudować, że ona po cięciu też szybko się nam zregeneruje, natomiast no nie jest to taka roślina bezobsługowa, którą właśnie można zapomnieć, że się ma w kolekcji, ona po prostu rośnie i po prostu ma się ok. No tylko właśnie będzie wołała o tą naszą uwagę. Ja Wam w ogóle pokażę jeszcze raz, ona tutaj jest mech. Ona jest posadzona normalnie w podłożu, tylko mech został przeze mnie wyłożony na górę jako taka forma przykrycia po prostu tej powierzchni. Także ona nie jest posadzona w mchu. I tak łysutko, łyso wygląda ta doniczka, ale myślę, że ona bardzo szybciutko się odbuduje, a z tych sadzonek to pewnie część z nich ukorzenie, także sobie tutaj na razie odłożę na bok. I kochani, kolejny nieszczęśnik przed nami, filodendron Narrow Escape, i jak widać ma liście, to nie są brudne, to jest zaciek z oprysku. To jest zaciek z oprysku, bo wykryłam też, że takie widzicie charakterystyczne zarudzenie na tym spodzie. Natomiast okazało się, to jest najnowszy liść, że właśnie topsin sobie z tym radzi, ponieważ tutaj no nie pojawiły się na szczęście te właśnie rude takie fragmenty, także mam nadzieję, że to się już nie wydarzy więcej, ale stwierdziłam, że czas te stare liście pousuwać. No popatrzcie, pokazywałam Wam to na moim squamiferum, już pokazywałam Wam to na moim monsterze, teraz widzicie. I odpowiadając, to nie jest wciornastek, to nie jest nic takiego. Tutaj widoczne są takie zgrubienia, takie brązowe. No to właśnie jest, to są po prostu zmiany grzybowe, także to jest inne, można powiedzieć, inne nieszczęście spotkało ta roślina. Bardzo mi przykro, bo miała właśnie kilka ładnych liści, które straci, ale nie widzę innej opcji. Także ja sobie tych wszystkich moich nieszczęśników trzymam wspólnie, no niestety, mam taką wspólną kwarantannę. Ale widzę, że topsin, no to jest bardzo dobry środek. Nie robię w tym momencie żadnej reklamy nikomu, ponieważ jest on już niedostępny w sprzedaży. Także niestety to, kto ma swojego, to tam jeszcze
może się pocieszyć tym, co ma, ale reszta to niestety już historia. Tutaj widać, o. Takie kropki. No niestety. Tak, no i to był taki w miarę nowy lasz liść ten. On tutaj ładnie odchodzi. No i na nim niestety też taka. A tu jest szczęśliwie wszystko zdrowiutkie, także jeszcze tak patrzę na niego pod światło, ale wszystko jest okej. Okay. Także został z takim dziwacznym jednym listkiem niestety tylko ten mój Narrow Escape. No były teraz w Auchan dostępne. No niestety nie załapałam się, żeby je zobaczyć. Ale może dobrze, może tak miało być, bo jeszcze bym coś kupiła, a tak mi przynajmniej na pewno nie kusiło nawet, także i to też jest coś, o czym mówiłam, że to są takie filodendrony, które właśnie lubią tak gdzieś coś puścić od tego głównego pędu, więc to są takie rośliny, z którymi warto w tej kwestii uważać, także wraca tutaj. Aha, może mu sprawdzimy, co on ma za podłoże, bo to i tak pójdzie to, co mama tutaj już. O, jaka zdrowa bryła, popatrzcie, kochani, no. Może mu zmienimy podłoże na jakieś takie świeższe. Może go to też ucieszy. No, dużo takiego... tego włókna się, tak widzę, zbiło dosyć, ale jest super przerośnięta. No, takie korzenie, jak widzimy, to wiemy, że roślina no, ma się pod tym względem właśnie, jeżeli chodzi o tą strefę podziemną, bardzo dobrze. Nawet nie przypuszczałam, że go przesadzę, ale w sumie dobrze jest ziemię też podłoże wymienić raz na jakiś czas, bo ono się też starzeje, tak traci te swoje właściwości. No chyba, że ktoś uprawia w sami hydroponice i ma keramzyt, no to keramzyt jest taki no wielorazowy. Ale to też można wykorzystać, wrzucić na przykład na kompost i przekompostować te elementy. Jak pytałam o rzeczy, które chcielibyście się dowiedzieć, o pytanie do Q&A, to też właśnie padło pytanie o to, które rośliny sprawiają najwięcej radości. Jakaś taka grupa roślin, które są moje ulubione, więc na pewno moje ulubione są właśnie filodendrony. Także tutaj no zdecydowanie filodendrony to jest coś, co bardzo polubiłam i bardzo polecam, bo rzeczywiście są bardzo wdzięczne, wiele wybaczą jakieś tam właśnie przesuszenie, no jakieś takie nie może dramatyczne, ale lekkie jakieś przelanie, w sensie jakieś takie... odnośnie tego podlewania i tej obsługi naszej obsługi tych roślin, to zdecydowanie sporo nam są w stanie naprawdę wybaczyć, także no jest to coś naprawdę wartego uwagi. Dobra, bo tu mamy te stare podłoże. I tutaj sobie musimy domieszać bigosu, czyli tu mamy takie podłoże. Trochę kora, trochę keramzyt. Trochę tu widzę też wpadło chyba resztę też tego podłoża z zielonego parapetu. Także 3 garści ceramisu, jeszcze trochę perlitu. I perlitu, i sobie to wszystko wymieszamy. Z perlitem to trzeba uważać, bo on się dosyć pyli, jeżeli jest suchy, żeby nie wdychać tego. Dobra. Odrobina podłoża. Na start i obsypujemy te korzenie. No ja będę tutaj kontynuowała to leczenie tym toksinem. Natomiast no pozytywne gdzieś są właśnie wieści, że te nowe liście, widzę, nie mają już tych problemów. Także trzymam kciuki, że to... że to jest jakaś taka ostatnia prosta, żeby było dobrze. Ale przeglądajcie swoje rośliny. Przede wszystkim przeglądajcie liście też właśnie od spodu. Taka mocno przypuszczalna mieszanka dla tego kolegi. I kolejna przychodzi Monstera. Będę Wam pokazywać liście, które obetnę, ponieważ tutaj też niestety widziałam na tej, że ona ma ten sam problem. Także powiem Wam, że naprawdę spora grupa roślin z rodziny
No ten to był taki słodziak listek, bo on był taki malutki, a miał już takie dziurki prawie, że takie przepęknięte. Spora grupa niestety roślin zachorowała. Nie wiem do końca, co mam o tym myśleć. No ale niestety coś trzeba z tym zrobić. Zauważyłam też, że te liście mają taką tendencję do tego, że się rolują. Także no, gdybyście widzieli takie liście, które niestety tniemy. Szkoda. Takie piękne liście. A wszystko trzeba niestety poświęcić, bo no ryzyko, że to nigdy po prostu nie zniknie z tych roślin. Takie biedactwo. No nic. Z tymi monsterami to serce mi po prostu gdzieś pęka, że to tak... że to tak wyszło, bo wiadomo, monstera to jest jednak taka klasyka. Ja ją bardzo lubię. Tą taką zwykłą, zieloną. Uwielbiam. Każda dziura cieszy, ale no tutaj już zaczyna być to też takie mocniej widoczne. No niestety, muszę zrobić ostre cięcie. Nie chcę po prostu z tym mieć ciągle problemu. Jeżeli któraś roślina będzie tego wymagała, żeby całkowicie nam po prostu wyrzucić, to ja to po prostu zrobię. Pamiętam te pierwsze dziury, wam powiem, jak wychodziły, tak mnie cieszyły niesłychanie. Tutaj prawie tego nie widać, ale jak się tak super przyjrzałam, to też niestety. W jakimś mniejszym zakresie, dlatego wszystko odcinam i zostaje nowy liść tylko. I mam nadzieję, że będzie miał się ok. A tutaj jest monstera, do której włożyłam w osobnej doniczce. Doniczka w doniczkę. Włożyłam taką rafidoforkę. Taka mała doniczka, to jest szóstka. Tylko taka kwadratowa, chyba szóstka albo ósemka. I bardzo mi się to podoba, jak to wygląda razem. Tylko zróbmy przegląd, jak tutaj wyglądają te liście. I czy liście są zdrowe. Kurzone, ale to nie problem. Wygląda, że jest ok. Natomiast no na tej monsterze już ok. No nie jest. Nie widać tego za mocno, więc myślę, że tutaj machanie tego na jakiś super przed kamerą nic nie zmieni. Zainfekowano takie... Proszę. Tutaj widać i tu prawdę mówiąc, jakby było oprócz tego nalotu coś jeszcze. Tu jakby były nawet wciornastki. Tylko jeszcze w tej formie, że nie są ciemne, tylko są białe. Także tutaj jest podwójne ohydztwo. Tutaj niestety na takiego małego listka no nie oszczędziło. Pozgniatamy teraz doniczkę, ale już widzę, że mam dobre korzenie. Nie jakiś super ten system, gigantyczny, ale zdrowiutki. No i dosadzimy je razem, skoro tak sobie fajnie razem gdzieś wyglądały. I popatrzcie, jakie zdrowe korzenie na tej monsterze. Takie korzenie to jest sama radość widzieć. Zapach też jest bardzo w porządku. To dla wszystkich chyba myślę, którzy mniej mają do czynienia z roślinami, musi brzmieć idiotycznie. Dlaczego my obwołujemy doniczkę? Czy tamtą ziemię, ale to jest ważny element tak jakby tego, co się właśnie z rośliną dzieje. Keramzyt. I gdzieś musimy dołożyć tą rafidoforkę tutaj chyba z boku wchodzi na to. Nie chcę tej bryły tak całkiem gdzieś rozdzielać, bo tak sobie to poprzeplatamy. I będzie taka monstera z monsterą minimum. Potem wam to jeszcze pewnie pokażę przy jakiejś okazji. I jeszcze te ktenante, które dzielnie walczy o przetrwanie. Trzeba przyznać, że no i ma wolę życia. Trochę suszki poobcinam. Ale tu przyznam, że się spodziewałam tego, że tak to będzie wyglądało. Wsypmy to. Bryłę korzeniową, ok. Troszeczkę ją. O.
Osypiemy. O, idealnie teraz można dzięki temu oczyścić właśnie z tych fragmentów, które już umarły na dobre. Już są po prostu suchutkie, więc nie ma sensu tego trzymać. Ale korzonki zdrowe. No, ktenanta ma taki drobny system korzeniowy. I też wymaga, żeby to podlewanie z naszej strony było takie bardziej właśnie skrupulatne. Ale widać, że puszcza takie boczne kłącza, także wszystko tu wygląda dobrze i w porządku. Skubiemy tylko z tego, co suche. Bo po co takie coś mamy trzymać? Tutaj ta nadziemna część była sucha, natomiast w środku te kłącze jest żywe i wypuszcza takie kły, więc ja sobie to posadzę wszystko razem. Także mamy trzy takie, no to można było podzielić na pół, także to w sumie nawet cztery takie te żywe, ale właśnie tutaj tak coś umrze, to zaraz puszcza obok drugie. Ale właśnie ta doniczka była za duża. Jak na tą ilość, która przetrwała, a tak przędziorka, to możemy tak ją zredukować. I mamy roślinkę w rozmiarze mniejszym zupełnie, bo taki jest wystarczający, także warto nie przesadzać z rozmiarami tych doniczek, ponieważ to zdecydowanie roślinom nie służy. No to teraz anturia biedaczki, które też przędziorek w wakacje próbował zjeść, także no, można powiedzieć, że się gdzieś dzielnie nie dały, ale co przeżyły, to ich. Także no, mamy tutaj znowu troszkę suszu do pousuwania. Całkiem sympatyczne sadzonki. Chociaż to są trzy różne kolory, no to przez to, że to tak wygląda, no jak wygląda i że wszystko chrupie, to ja podjęłam decyzję, że je posadzę razem. Popatrzcie, jak tutaj wyrastają z boku takie malutkie sadzoneczki. Trzeba będzie to jakoś sprytnie posadzić, tą akurat roślinkę. No a tutaj to tak prawie nic nie przetrwało, także tutaj z tego to tylko taki maluszek, więc ja go po prostu go tutaj dołożę. Będzie to wyglądać całkowicie inaczej niż na początku. Aha, tu był jeszcze trzeci. To się pospieszyłam. Jeszcze tu też miałam przeszukać. Co z tego jeszcze możemy uratować? No, tu korzeni jest całkiem. Takie piękne korzonki, tylko na górze niczego nie widzimy. Korzenie są prześliczne w tym wypadku. To może zostawimy. Tam tego dołożyłam, a tego posadzimy osobno, jak to jest taki potencjał w tych korzeniach, no to może rzeczywiście tylko trzeba usunąć te suche fragmenty. To, co nie przetrwało. Stara roślina, która była, to mogę ją sobie skubać. No, ale taka będzie pustka totalna. Dlatego jestem, muszę przyznać, super ciekawa, bo nie wygląda, ale no, coś tam chce żyć w tej donicy, także ciekawe. Bardzo Wam, kochani, dziękuję, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Mam nadzieję, że ten czas spędziliście przyjemnie, że może zdążyliście wypić herbatę albo może zająć się jakimiś pracami w swoim domu. Mam nadzieję, że zajmiecie się też swoimi roślinami, bo wiosna to jest moment, kiedy zdecydowanie kolekcję warto przeglądnąć i rzeczywiście sprawdzić, kto wymagałby jakichś prac pielęgnacyjnych, czy może gdzieś trzeba właśnie coś poprzycinać, pousuwać, może przesadzić do większej donicy. Ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że zaglądacie, dziękuję, że
wspieracie mnie i ten kanał. Pamiętajcie, że możecie wspierać mnie i ten kanał subskrybując go, zostawiając łapkę w górę pod filmem, jeżeli Ci się spodobał. Ja Wam dzisiaj, kochani, życzę wszystkiego zielonego i do zobaczenia w kolejnym z filmów. Pa, pa! A dla tych wszystkich, którzy zostali do końca, standardowo bonus w filmie. Pytaliście ostatnio na czacie w trakcie premiery, jak się ma Anthurium clarinervium, więc śpieszę Wam z odpowiedzią i już zaprezentuję głównego bohatera. Anthurium clarinervium ma, myślę, się całkiem nieźle. Nowy liść wygląda idealnie. Nic się tutaj złego nie wydarzyło. Jeżeli chodzi o te pozostałe liście, to tutaj musiałam troszkę dociąć ten liść też z góry, ponieważ on wcześniej miał tylko końcówkę taką brzydką, natomiast zaczęły te zmiany się pojawiać też w górnej części blaszki liściowej, więc przycięłam, ale ponownie wyszły i tak samo tutaj. Przycięłam troszeczkę ten liść i jak widać, te zmiany dalej wychodzą, także niestety te liście są zdecydowanie na stratę i do wycięcia. Natomiast z pozytywnych informacji to ten nowy liść, który nie miał już zmian, ponieważ wyszedł w trakcie już kuracji i leczenia, jest zdrowy. Tutaj już nic złego się nie wydarza. No i jeszcze z takich wiosennych update'ów. O, to tutaj widać, że taki pojawia się lekko taki różowy punkt w tym miejscu. I to jest wychodzący nowy kwiat. Także Anthurium wznowiło wzrost, natomiast teraz kolejny będzie kwiat, z tego co dobrze pamiętam. I tak to wygląda. Jeszcze jest za wcześnie, żeby powiedzieć, natomiast jak troszkę podrośnie, to sprawdzę. Natomiast wydaje mi się, że jak dobrze pamiętam, ponieważ Anthurium clarinervium ma taki cykl wzrostu, jeden liść, jeden kwiat, i że teraz będzie rósł kwiat. Ale sprawdzimy to. To wtedy go utnę. Natomiast cieszę się, że wznowił wzrost, bo to jest szansa na to, że pojawią się kolejne liście. Wiosna za pasem. Także mam nadzieję, że nadgoni, bo tak może część z Was pamięta. To była sadzonka, która miała chyba 9 liści i była piękną, bujną, dużą rośliną. I niestety choroba grzybowa spowodowała, że straciłam większość liści. Te dwa w zasadzie też są na stratę i zostałam z tym jednym. Także mam nadzieję, że następne miesiące przyniosą dużo dobrego i dużo zielonego i tego samego życzę Wam, kochani. Trzymajcie się serdecznie, trzymajcie się słonecznie i do zobaczenia w najbliższym czasie. Pa, pa!